Dzień dobry. Degustujemy kolejne czerwone wino i kolejne cuvée. Poprzednim razem było cuvée bordowskie, czyli Cabernet Sauvignon z Merlot. Teraz mamy cuvée premium od Schelbhofera z Andau w regionie Neusiedlersee. Cuvée składające się w 50% Zweigelta, 30% Cabernet Sauvignon, 20% Merlota. Dlaczego wybraliśmy to wino? A z wielu powodów. Pierwszym powodem jest to, że w ostatnim rankingu Falstaff Red Wine, czyli klasyfikacji najlepszych czerwonych win Austrii z ostatnich 3 lat, w kategorii młodych win, czyli z roku 2019, w kategorii cuvée, czyli kuparzy, to wino zdobyło pierwsze miejsce. Więc to jest bardzo, bardzo, bardzo duże wyróżnienie. Drugim powodem jest to, że chciałem coś powiedzieć Państwu o kuparzach. Bo takie pytanie, dlaczego zrobiliśmy kuparz 50% Zweigelta, 30% Cabernet Sauvignon, 20% Merlota? Skąd to się bierze? Powodów jest wiele. Powody mieszania win są różne. Jedne są z powodów technicznych. Na przykład wino ma lekką barwę, więc dodaje się wina ze szczepu, które jest niezwykle ciemne, niezwykle intensywne w barwie i razem to wino dostaje pięknego koloru. Na przykład w Austrii takim winem, które się dodaje do kuparzy, jest Rataj, które jest praktycznie czarne, jeżeli samo się dodaje. Podobnie taki szczep, który się nazywa Rösler. Drugim powodem jest to robienia kuparzy, że suma kilka szczepów może dać wino wybitne. To znaczy jedno wino daje kwasowy kręgosłup, drugie wino daje krągłość, trzecie wino właśnie dodaje koloru albo na przykład taniny, więc tych wyborów jest ogromna ilość. Są całe warsztaty prowadzone przez sommelierów i przez winiarzy, którzy uczą, jak zrobić dobry kupaż. Tutaj mamy kupaż Zweigelta, Cabernet Sauvignon i Merlota, więc Zweigelt buduje tą bazę podstawową, Cabernet Sauvignon dodaje tego zęba tanin, Merlot jak zwykle krągłość, lekki, lewko-śliwkowy aromat. Jest to wino, które jest nazywane czasem młodszym bratem Big Johna, bo to jest drugie cuvée od Schelbhofera. Pierwsze to jest właśnie najważniejsze, to jest Big John. Ja nie mówię o tych winach absolutnej klasy premium, tam, które są Preditum, prawda, takie wino, czy Bastard, cuvée Bastard od Schelbhofera, to jest ta topowa absolutnie linia. My mówimy o winach dla normalnego klienta, który ma przyzwoitą cenę. I tutaj Państwo widzicie w kieliszku to premium cuvée. Kolor w zasadzie sugeruje, że jednak tu jest dominacja Zweigelta, bo ta rubinowo, taka fioletowa barwa to charakteryzuje Zweigelta. W nosie to, co mówiłem, Zweigelt ze swoją nutą wiśni dominuje, ale też mamy nutę tej czarnej porzeczki i tej suszonej śliwki od Merlota, suszonej, znaczy porzeczki czarnej od Cabernet Sauvignon. Wino o dobrej kwasowości, dobrej długości. Jego największą zaletą jest niezwykle wysoka pijalność. Jest to wino bardzo przyjemne w odbiorze, łatwe. I to właśnie starano się w tym kuparzu zrobić, żeby wino było dla każdego. Nie sam czysty Zweigelt, ale te nuty innych win dodają mu harmonii, dodają mu właśnie takiego bardzo przyjemnego smaku, że to jest wino dla każdego. Wino dość długie, z odrobiną cukru resztkowego, bo ma go ponad
2 gramy, 13,5% alkoholu, więc klasycznie dla czerwonego wina z Burgenlandu. Wino, które będzie oczywiście pasowało do wszelkiego rodzaju mięs, ale też świetne wino do picia solo. Wino, które umili każdą rozmowę, więc zapraszam do spróbowania tego wina. Wina wysoko ocenionego i wysoko nagrodzonego. Warto przyjść do naszego sklepu lub zamówić przez internet. Jak zwykle proszę o kciuka w górę przy YouTube'owej recenzji i zapraszam do spróbowania tego wina po raz kolejny. Dziękuję.